Cześć, z tej strony Artur Wodarczyk. Zapraszam Was do oglądania i subskrybowania materiałów na moim kanale. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Zuchora i dzisiaj zaczynamy podcast Około Sportowy. Moim dzisiejszym gościem będzie Łukasz Kasperzec, trener drugoligowego zespołu Krakowi, trener kadry U16 Chłopaków, a także były zawodnik. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak jak powiedziałam, zajmuje się trener kadrą U16 Chłopców. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda praca z dzisiejszą młodzieżą? No bo przyzna pan, że praca w okresie dojrzewania no, nie należy do najłatwiejszych. Nie wiem, czy nie należy do najłatwiejszych. Ja akurat kocham pracę z młodzieżą. Ten wiek, gdzie młodzież przechodzi z wieku dziecięcego do dorosłego, uważam, jest bardzo trudny i bardzo ważne, jak pokierować takimi młodymi osobnikami, aby wyrosły na pełnowartościowych ludzi i to jest to, co lubię robić. Moja przygoda jako trenera rozpoczęła się od dzieci i w pierwszej fazie myślałem, że na tym zostanę, jednak ewaluując i z biegiem lat okazało się, że ta koszykówka młodzieżowa i dorosła to jest coś, co chciałbym robić w przyszłości. A jak wygląda u nas szkolenie w Polsce? Czy jest trener w stanie określić, jak wyglądamy na tle Europy i jakie drużyny w Europie są te najsilniejsze? No, ciężko mi ocenić, jak wyglądamy na tle Europy. Na tle świata wyglądamy, że jesteśmy 8. drużyną świata w U17. Wczoraj skończyły się Mistrzostwa Świata i fajnie to wyglądało. Powiem tak, no, za wynikiem na pewno idzie masowość i to jest u nas problem, ponieważ koszykówka nie jest sportem masowym. Ta selekcja jest trudna, ponieważ w klubach, większość klubów boryka się o tyle nie z selekcją, o tyle, aby ktokolwiek był na treningu. Mamy fajne ośrodki w Polsce, gdzie fajnie szkolą, małe ośrodki też świetnie szkolą, są miasta, z których wychodzą zawodnicy, więc nie wygląda to źle, ale abyśmy mogli rywalizować regularnie na poziomie europejskim czy światowym, to ta dostępność w mediach koszykówki musi być większa. Musimy mieć więcej materiału do treningu, czyli coraz więcej dzieci. No, widać, jak to jest w siatkówce, gdzie tych dzieciaków jest ogromna ilość. No, piłka nożna rządzi się swoimi prawami. Tutaj nie będziemy poruszać tematu, ale im więcej mamy dzieciaków, im będzie to ten sam dół piramidy większy, tym będzie lepiej. No, na tle Europy wyglądamy nie najgorzej ostatnio, ponieważ wszystkie nasze młodzieżowe reprezentacje są męskie, są w dywizji A. Mistrzostwa Świata 8 miejsce, za chwilę będą Mistrzostwa Europy U20, U18, no i U16, które ja prowadzę. Wtedy będę mógł powiedzieć więcej. Powiedział pan, że podstawą jest zachęcić tych dzieciaków, żeby faktycznie było ich coraz więcej, więc jak to zrobić? Jak zachęcić dzieciaki do uprawiania sportu i żeby one faktycznie nie rezygnowały po 2-3 latach, tylko zapalić w nich taką iskierkę, żeby jednak trenowały i stawały się coraz lepszymi zawodnikami? No, samo zachęcenie to jest właśnie pokazanie tego sportu, pokazanie koszykówki. Pandemia była trudnym czasem, ponieważ ciężko było wejść do szkoły na pokaz, ciężko było pokazać. Same mecze też miały ograniczoną liczbę publiczności. To było trudne, ale wracamy do normalności i najłatwiej jest, tak jak w klubie u nas tu w Krakowie robimy, że zrobić pokaz i zawsze po takim pokazie, gdzie dzieciaki zobaczą, jak koszykówka jest fajna, jak to fajnie wygląda, przychodzą na trening. Dalej to już jest rola trenera. Trener musi na treningu pokazać, że to może być zabawa, że to może być fun. Takie dziecko musi niecierpliwością czekać na samym początku, żeby był ten następny trening i następny. No, nie ułatwia nam tutaj wszystkie gadżety typu telefony, komputery. To jest taki odciągacz od sportu, który jest trudnym przeciwnikiem w dzisiejszych czasach. Dlatego te zajęcia muszą być bardzo atrakcyjne, a sam trener najlepiej uśmiechnięty, wesoły, gdzie te dzieciaki będą miały w nim autorytet, ale też będą chciały do takiego kogoś przyjść. A później to już się zaczyna właśnie sport. No, na początku, jak dziecko złapie bakcyla, no to później ciężko je zniechęcić. Najlepiej jakby po kolei ci trenerzy mieli coraz większą wiedzę i coraz bardziej te dzieci angażowały, zachęcały do koszykówki.
No i na końcu no ten okres, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli wiek 15-16 lat dojrzewania, no i wtedy się inne rzeczy pojawiają na horyzoncie. No to jest taki okres, przez który trzeba te dzieciaki bezpiecznie przeprowadzić, pokazać priorytety, pokazać jak fajnie można spędzać czas, no i pokazać pomysł na życie. Wiadomo, że z tego na rybku, gdzie zaczniemy pracować, to jakieś tam tylko nieliczny procent w przyszłości ma jakąkolwiek szansę grać w koszykówkę. No i znowu wracamy do tej masowości, że im więcej dzieciaków, tym później można tą selekcję zrobić lepszą. A tak jak na wstępie powiedziałam, był trener kiedyś też zawodnikiem, grał trener na parkietach pierwszej ligi czy też ekstraklasy. Proszę mi powiedzieć, jak zmieniła się koszykówka na przestrzeni lat? Dużo tych zmian? No oczywiście, bardzo dużo. Koszykówka to już jest całkowicie inna dyscyplina. Mój tata też był trenerem. Jako dzieciak na pierwszy obóz pojechałem, nie mając 2 lat, i pamiętam czasy, kiedy jeszcze nie było linii za 3 punkty. Więc tu jest najprostsza definicja, jak się ta koszykówka zmieniła. Koszykówka odchodzi do gry coraz szybszej, coraz więcej rzutów za 3 punkty. No to są ogromne zmiany, ponieważ jak ja zaczynałem, to każdy zespół miał 2 lub 3 wysokich zawodników i oni byli praktycznie na parkiecie. Teraz są drużyny, które grają praktycznie bez nominalnego centra, wolą mieć tam zawodników obwodowych. Kiedyś był podział rozgrywający, który tam miał do 190, jacyś skrzydłowi, no i ten center najlepiej jakby miał 2,20. Teraz, jak można było wziąć optymalny zespół, to każdy by chciał mieć samych 2-metrowców sprawnych z rzutem i grających na każdej pozycji. Zmienia się atak, zmienia się obrona, ale myślę, że no nie mamy aż tyle czasu, żebym o tym mówił, bo to moglibyśmy tutaj chyba godzinę na ten temat mówić. Przede wszystkim szybkość gry, przede wszystkim ta linia za 3 punkty na początku też miała 6,25, później ona oddalała się coraz bardziej. Osobiście wolałbym, żeby była tak, jak jest w NBA, bo im ona jest dalej, tym się łatwiej rzuca, paradoksalnie, ponieważ ma się więcej miejsca i te rzuty są z czystej pozycji. No chyba tyle w skrócie. A powiedział trener o takim podziale, bo kiedyś, jak się szkoliło chyba zawodników, był stricte zawodnik nastawiony na rozgrywanie, na niskiego skrzydłowego czy też centra. Teraz się chyba od tego odchodzi. Każdy zawodnik nominalnie od pozycji 1-4 chyba może grać na tych pozycjach. No ja myślę, że w ogóle w szkoleniu trzeba tak szkolić, żeby nauczyć wszystkiego, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się sprzyda na boisku. Samo szkolenie i podział na pozycji to jest chyba najgorsza rzecz, na jaką może wpaść trener. W każdym momencie szkolenia. Wiadomo, że gdzieś tam później jest to przypisanie do pozycji, ale chociażby w tym sezonie tutaj w Krakowi mieliśmy jedyną grę na low post i to była gra dla najniższego zawodnika, jakiego mieliśmy w zespole. I ona nam przynosiła bardzo dużo punktów, ponieważ świetnie grał tyłem do kosza. W koszykówce trzeba być wszechstronnym, zarówno w ataku, w obronie, i to charakteryzuje dzisiejszą koszykówkę, że im więcej rzeczy potrafisz, tym łatwiej jest wykorzystać trenerowi twój potencjał. A tak odejdziemy trochę od naszej polskiej koszykówki, bo wiem, że miał pan swój epizod we Francji. Jakieś cenne doświadczenia udało się stamtąd przywieźć? Coś, co chciałby, o czym chciałby nam pan powiedzieć, podzielić się jakimiś doświadczeniami? No tak, spędziłem sezon we Francji, na drugiej leczyłem kontuzję. Akurat to, że złapałem kontuzję, spowodowało, że miałem przyjemność uczestniczyć w treningach 7-latków. I to też było niesamowite, bo przyszedłem tam i myślałem, że będę asystentem trenera. I na hali, gdzie było 16 dzieciaków, było 3 trenerów, ja byłem 4. No i jeszcze był jeden zawodnik, który przychodził razem ze mną regularnie, ja nawet o tym nie wiedziałem, bo nie miałem takiego zapisu w kontrakcie, on miał. Więc na 16 dzieciaków było 5 trenerów. A to byli 7-latkowie, więc to jest coś, co no perfekcyjnie jak byłoby tak u nas, ale wiadomo jak jest, że jest na sali czasami jest 20 dzieciaków i jeden trener i mało wtedy można rzeczy skorygować, mało można informacji takim dzieciom sprzedać, a tak ma się pod kontrolą praktycznie każdą grupę. Co więcej, no
Poza tym, że wcześniej, bo akurat w klubie, gdzie ja byłem, Paris Levallois, te dzieciaki zaczynały już od 5 roku życia, no to dalej reszta było tak jak u nas w tych najlepszych ośrodkach budowane, podobnie. A znalazłoby się coś, co chciałby pan przenieść z Francji do nas? Jest jakiś taki jeden element, co mogłoby dobrze wpłynąć na rozwój naszej polskiej koszykówki? Nie wiem, czy akurat to, znaczy to na pewno dobrze wpłynie. W rozgrywkach młodzieżowych, to akurat starsze były rozgrywki 10-11-latków, sędziowie w ogóle się nie pchali do piłki, czyli był aut i dzieci od razu grały. I to jest coś takiego, które powodowało u dzieciaków, że one cały czas szukały opcji w szybkim ataku, piłka wyleciała na aut, sędzia pokazywał w którą stronę, a dzieciaki dalej grały. Bardzo to przyspieszało grę. No i sam fakt, że czasami te mecze młodzieżowe, nawet u 13, u 15 u nas trwają po 2 godziny. W ten sposób sędzia nie musi podbiec, gra jest szybka, dzieciaki uczą się grać szybkim atakiem, uczą się przewag. Ten pomysł bardzo mi się podobał i myślę, że to jest do wprowadzenia u nas od razu, jakby się tylko dało. No bo chyba nie ma nic lepszego niż zdobywanie punktów szybkiego ataku, najprostsza forma i najłatwiej zrobić z tego punkty, prawda? Tak się zmieniła koszykówka, że ten szybki atak, wracając do tego, co wcześniej rozmawialiśmy, jest jedną z najprostszych form zdobywania punktów, nie tylko layupem, wsadem, czy ale rzutem trzypunktowym. No i kiedyś, wracając do tego, jak zaczynałem przygodę swoją z koszykówką, to ten szybki atak praktycznie nie istniał. To było takie przechodzenie na drugą stronę, a czas akcji to nie było wtedy 24 sekundy, tylko jeszcze 30, a przeprowadzenie za piłki za połowę to było 10 sekund i przechodziło się na drugą połowę, ustawiało się seta, ten set miał praktycznie 15 sekund biegania i dopiero później jakaś opcja się trafiała. No, wracając do tych dzieciaków, po prostu czytanie tego, granie szybkie, podejmowanie decyzji jeden na jeden, granie do kosza, to jest piękno tego sportu. No i najprostsza forma, prawda? Dokładnie. A teraz takie pytanie, bo no ostatnio trochę no cały świat, ale również cała Polska przede wszystkim żyje tematem Jeremiego Sochana, bo słyszałam, że miał gdzieś tam pan swoją cegiełkę, gdzieś tam udało się współpracować razem. Czy już od tych najmłodszych lat wykazywał się jakimiś umiejętnościami wyższymi niż swoi rówieśnicy i czy na tamten moment już coś wskazywało, że może dostać się do najlepszej ligi na świecie? Z tą cegiełką to pani trochę przesadziła. Ja po prostu byłem asystentem trenera kadry U16, wtedy rocznika 2003, trenera Dawida Mazura. Przyszedłem do tej kadry po 2 latach pracy, czyli na ostatni rok, na ostatni dzwonek tak jakby przed Mistrzostwami Europy, więc też krócej pracowałem z tymi chłopcami. No Jeremy też nie przyjeżdżał na wszystkie zgrupowania z racji tego, że on mieszkał za granicą. No przede wszystkim jego warunki fizyczne, to ten luz w grze i spokój, to było widać od razu, ale nie ukrywam, że nikt z nas, znaczy ja, może inni trenerzy tak jakoś nie widzieli tego, że aż to będzie NBA w tym momencie. Owszem, na Mistrzostwa Europy był MVP, był najlepszym zawodnikiem, wyróżniał się, dostając scouting, nie było dla niego znaczenia praktycznie jaki scouting, ja robiłem scouting indywidualny i gdzieś tam przekazywałem mu informacje, ale on był tak sprawny, że nawet broniąc po swojemu był w stanie obronić przeciwnika. Więc no, mi ciężko jest powiedzieć, no, myśmy grali Mistrzostwa Europy Dywizji B, czyli tak naprawdę to była druga europejska liga. To jest niesamowite, że ten chłopak jest w NBA, jest to piękne i może dzięki temu właśnie to zainteresowanie koszykówką będzie większe i ta ilość dzieciaków, która trafi w wieku 5, 7, 9 lat, będzie większa. A jeszcze tak na sam koniec, bo no jest trener fachowcem, trenuje z kadrą U16 chłopaków, też tutaj w Krakowie, w drugiej lidze. Mamy Polaka w najlepszej lidze na świecie i czy trener jest w stanie powiedzieć, czy osiągnie jeszcze jakiś sukces? Osiągnięciem jest to, że już jest w tej lidze, ale czy jest w stanie się jeszcze wybić na tle, no bo grają tam naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy, czy jest on w stanie się wybić jeszcze na tle tych lepszych zawodników?
Na pewno na wpływ na to ma wiele czynników. Widać, że Jeremy jest zaprogramowany na pracę, systematycznie dążył do NBA, jest w NBA. Nie gra ligi letniej, to też jest sygnał, że skoro nie gra ligi letniej, nie muszą go sprawdzać. Możliwe, że tych minut będzie miał więcej. To, jaki sukces, gdzie dojdzie, no to on musi sobie na to zapracować, ale do tego musi mieć troszeczkę szczęścia. Jest w świetnym miejscu, u trenera, którego ja bym chciał uścisnąć dłoń chociaż raz w życiu, więc niesamowita sprawa, niesamowitych fachowców. Od ludzi, którzy mu na pewno ten rzut jeszcze poprawią, aby on nie był tym, co spowodowało, że trafił dopiero z numerem 9, a nie wyżej. Więc wszystko w jego rękach i my też chyba jako trenerzy, jako ludzie zainteresowani koszykówką polską musimy się z tego cieszyć i kibicować mu jak najbardziej. Tak, zostaje nam właśnie trzymać kciuki i obserwować. Już tak na samo zakończenie mam takie pytanie. Czy ma pan jakieś takie sportowe marzenia? Coś, czego jeszcze się nie udało osiągnąć, a o czym bardzo trener marzy? Jako zawodnik cały czas. Ja cały czas gram i tych sportowych marzeń mam mnóstwo. A jako trener? Tak, żart. Jako trener? No przede wszystkim praca z kadrą. No teraz zbliżają się Mistrzostwa Europy, przygotowujemy się. Skończyliśmy zgrupowanie w Krakowie, rozpoczynamy jutro zgrupowanie w Szczyrku. Jest to niesamowicie ambitna, fajna grupa młodzieży. Jakiś pomysł na to mamy razem ze sztabem szkoleniowym. Niełatwy, bo trudny, ale no marzenia mamy. No przede wszystkim chcielibyśmy zdobyć Mistrzostwo Europy. No, ja podchodząc do pracy i do jakiejkolwiek drużyny mierzę w jak najwyższe cele. Jak nas życie zweryfikuje i w którym miejscu wylądujemy, no to się okaże. No jasne, nie pozostaje mi nic innego niż życzyć powodzenia, aby te marzenia faktycznie w najbliższej przyszłości się zrealizowały i spełniły. A teraz już tak całkowicie na koniec, już tak dosyć luźno, takie szybkie pytania. Mam takich 7 pytań do trenera. Nie, to dziękuję. Nie ma innej opcji. Ja zadaję trenerowi pytania, trener ma dosłownie 3 sekundy na odpowiedź. Niektóre są z wyborem, niektóre, że trener musi dokończyć. Takie ja zadaję, trener odpowiada, okej? Taka machina. Damy radę? Nie było tego w umowie. To później z agentem porozmawiamy. Okej. Możemy zaczynać? Najlepszy trener koszykówki to? John Wooden. Luka Doncic czy Goran Dragic? O nie, tutaj nie ma wyboru. Pomidor? Pomidor. Powiem nietypowo, ale Goran. Okej. Okay. Masa czy rzeźba? No, w tym momencie masa, ale w niedalekiej przyszłości zawsze sobie obiecuję, że to będzie rzeźba. Ulubiony zespół w Krakowie? Zespół w Krakowie, tak? Zaraz. Kto z Krakowa? Nie, no lubiłem Korei Manam. Pewne 2 czy niepewne 3? Nie, no to są pewne 3, to zawsze. Ulubiony zespół NBA? Miami Heat. Najlepsze wspomnienie z kariery zawodnika lub trenera? Dużo tych wspomnień. Ciężko wybrać najfajniejsze wspomnienie. Mam wspomnienie, jako byłem trenerem i zawodnikiem, kiedy z Siemaszką Piekary graliśmy o awans do drugiej ligi. I ostatnia akcja na 2 sekundy do końca, musieliśmy trafić 2 lub 3, albo 3 sekundy może, 2 sekundy już nie pamiętam. Rozrysowałem akcję pod siebie, tylko że będę podawał. Podawałem do Michała Szewczyka, zapracowała na to cała drużyna razem z ławką. Akcję tą trenowaliśmy w Wieliczce w kampusie, ponieważ nie mieliśmy hali przez 10 minut, ani razu nam nie wyszło. Wyszło nam w Sosnowcu i awansowaliśmy do ligi. Piękne wspomnienie. Piękne. Tym bardziej, że wtedy jeszcze była rzeźba i po tym pamiętam, że zbiegłem, nie wiem jak, nie wiem gdzie, ściągnąłem koszulkę i trafiłem w słupek od bramki. No, guza miałem przez tydzień. Czyli zostały później jeszcze ślad po tym meczu. Tak. Dziękuję trenerze bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia na kadrze, a później już od października, września, bo chyba jest jeszcze trener w Krakowi, także tak. W sezonie również pamiętam, życzę powodzenia. Pamiętam o chłopcach cały czas, plan dla nich będzie, więc tak, ale spokojnie. Najpierw priorytet kadra, później zespół. Tak, czyli dziękuję bardzo. Powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.